Moi drodzy, sytuacja na świecie nie nastraja zbyt optymistycznie. To, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, to budzi w nas naturalny lęk, obawy, niepewność jutra coś, co jest bardzo ludzkie. Nie mamy wpływu na to, co tam się dzieje, więc tym bardziej czujemy się bezradni, a to jeszcze potęguje lęk. Pewnie już czytaliście niejedno opracowanie w internecie, bo teraz jak grzyby po deszczu, różni terapeuci, psychologowie mówią, jak sobie radzić z tym stresem, z tym lękiem, niepewnością jutra. Pozwólcie, że i ja podzielę się z wami, takimi dwoma radami. To są rady, które przywiozłem za sobą z Izraela w czasach, kiedy tam mieszkałem 20 lat temu i było tam dość niepewnie. Był to czas, kiedy cóż, często zdarzały się tam zamachy terrorystyczne. Mieszkałem w domu, który był nieopodal starego miasta Jerozolimy, ale jednocześnie nieopodal Deptaka, głównego Deptaka w Nowym Mieście Jerozolimie. Tam niejednokrotnie zdarzały się właśnie takie ekscesy. Ktoś po prostu decydował odebrać sobie życie, a wraz z sobą zabrać na drugą stronę także innych postronnych, niewinnych przechodniów. Zdarzyło mi się to co najmniej dwa razy, to znaczy takie otarcie się o śmierć. Kiedy raz, kiedy byłem w pewnym urzędzie w tamtych okolicach, w tym urzędzie załatwiałem sobie przedłużenie wizy i dosłownie 200 metrów dalej na przystanku Pewna młoda palestyńska studentka zdecydowała odebrać sobie życie, a wraz z sobą zabrać na drugą stronę także kilkanaście innych osób, które na tym przystanku były. No, straszna tragedia, bardzo też przemawiająca do wyobraźni, przecież ja mogłem być na miejscu tych niewinnych, którzy tam czekali na autobus. Innym razem też znalazłem się na tym deptaku wspomnianym, w samym centrum nowego miasta Jerozolimy. Byłem w sklepie. A 12 godzin później, w tym samym miejscu, obok tego samego sklepu, inny frustrat zdecydował odebrać sobie życie, zabierając ze sobą na drugą stronę kilkanaście innych niewinnych osób, które akurat miały nieszczęście tamtędy przechodzić. Zniszczenia, jakich dokonał, również w okolicznej infrastrukturze, były niebagatelne. To wszystko we mnie generowało wielki paraliż. Ja wręcz bałem się wychodzić na ulicę, ale zauważyłem, że następnego dnia. Właśnie w tych okrutnych miejscach, dotkniętych taką tragedią, znowu zaroiło się od ludzi. To było dla mnie niepojęte, bo w naturalnym instynkcie raczej wolałbym omijać te miejsca, źle by mi się kojarzyły. Ale Izraelczycy wyjaśnili mi, że dokładnie o to chodziłoby tym właśnie terrorystom. Terrorysta nie tylko zabija siebie i niewinnych innych ludzi, ale liczy na to, że ten gest wywoła strach u osób postronnych, które nawet nigdy w tamtych okolicach nie były. Chodzi o to, że każdy będzie teraz myślał, hmm, kiedy jego dosięgnie albo czy go nie dosięgnie przypadkiem tego rodzaju zło. I to jest właśnie ta piekielna broń, na którą liczą terroryści. Izraelczycy mówili mi wtedy, że nie wolno się dać tak zmanipulować, dlatego ich bronią było natychmiast wrócić do normalnego życia. Te rzeczy, które robili na co dzień, robić jeszcze lepiej niż do tej pory jeżeli masz rodzinę jeszcze bardziej przytul dzieci, męża, żonę, jeszcze lepiej oddawaj się wszystkim tym rzeczom, które robisz na co dzień. Jeszcze bardziej zajmij sobie głowę tym, ty, czym służysz innym ludziom. Nie daj się sparaliżować temu strachowi. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa to są media, to są wiadomości. Jesteśmy Naturalnie skłonni do tego, żeby słuchać jak najwięcej, czytać, słuchać, oglądać. Gdy tymczasem zobaczcie na przykład na wiadomości, które oglądacie w telewizji, bardzo często obrazki, które tam się pojawiają na takiej swoistej pętli, już widzieliście. One są nieustająco powtarzane jako tło dla gadających głów, które Wam opowiadają o tym, co się dzieje, w jaki sposób to rozumieć, czy to jest groźne, czy niegroźne. To generuje w nas tylko jeszcze większy strach. Innymi słowy, jest tutaj coś, co nazywa ksiądz yy, nieżyjący już grzywocz, nazywa bulimią zmysłów. Yy, mamy za dużo treści. Te treści po prostu nie umiemy ich przetrawić. One w nas nie generują spokoju, tylko właśnie ogromny niepokój. A więc daruj sobie te wszystkie informacje, albo nie sięgaj po nie tak często. I tak nie masz wpływu na to, co tam się dzieje. Sobie reglamentuj. To, czym się będziesz karmić. Raz, dwa razy w ciągu dnia, ale nie non-stop. To ograniczenie wiadomości czy dostępu do nich, to bardzo pomaga. Krótko mówiąc, kochani, te dwie rzeczy. A więc jak najszybciej wracaj do normalnego życia. Zajmij głowę czymś innym niż tylko właśnie myśleniem o tym, co tam się stanie albo co może do nas przyjść. Na to nie masz wpływu. I po drugie. Nie oglądaj tak często wiadomości, newsów, bo to zabija. To po prostu generuje niepokój. To są takie dwie rzeczy, które osobiście mnie bardzo pomogły wtedy i bardzo pomagają mi i dzisiaj. Polecam Wam. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do następnego razu.